Najlepsze ustawienie OBS-a, tak? Tutaj je znajdziesz. Zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od wyjścia. Mój bitrate to jest 4500, słuchajcie, ja tam się nie muszę o to za bardzo martwić. Tam możecie poszukać w internecie, poszperać, ile wy musicie ustawić. Ja tam mam 30 uploadu, więc u mnie na easy. I możecie sobie ustawić tam dwie sekundy odstępu. Profil ustawień, tutaj niskie opóźnienie, wysoka wydajność. I tutaj już myślę na tyle. 160. Zalecam ustawić 192. Tutaj ustawcie sobie 192 i powinno już nie być w ogóle opóźnienia między dźwiękiem. Zakładka dźwięk. Polecam ustawić 48, jeśli już macie komputer, który pozwoli wam na to. Naprawdę, który wam pozwoli i nie odczujecie w ogóle różnicy po prostu w FPS-ach, nie wiem, tam procesor, CPU, wiecie te sprawy, nie? Poradnik jest tutaj nagrywany naprawdę późno, już naprawdę nie wiem, już naprawdę mogę się mylić, więc naprawdę nie miejcie mi tego za złe. Jest godzina już prawie piąta. Jest 4:37, nie? Ale to nieważne, jedziemy dalej z poradnikiem. Słuchajcie, ustawcie sobie tutaj, jeśli macie ekran, monitory w Full HD 1920x1080, w obydwu sobie ustawcie. Ponieważ gdy ustawicie sobie rozdzielczość wynikowa skalowana 1280x720, to po prostu to jest tak, że wy w OBS-ie macie tutaj po prostu, widzicie wszystko w Full HD, tak? Ale widowni skaluje na mniejszą, niższą rozdzielczość, tak? Więc no, zalecam po prostu ustawić tutaj i tutaj 1920x1080p po prostu, nie? I to wam daje to, że streamujecie nie w 720p, tylko w 1080p. Nie chcecie lagów. Znów nie chcecie lagów. Chcecie mieć, czerpać większą radość z gry, tak? A dalej wam laguje? Musicie po prostu filtr skalujący zmienić na linear. Najszybszy obraz rozmazany w przypadku skalowania, ale to nie jest aż takie wielkie rozmazanie. Ja cały czas na tym streamuję i jestem z tego zadowolony. Ustawcie sobie jeszcze 30 klatek na sekundę, tak jak ja mam tutaj. Skróty klawiszowe. Możecie sobie ustawić pod przyciski różne, nie wiem, gify, nie wiem, animacje. Wszystko możecie sobie tutaj ustawić tak naprawdę. Zaawansowane. Jedyne, co ja bym tutaj ustawił, to włączył tylko akcelerację sprzętową. A więcej bym nic nie ruszał. Tutaj, jeśli się nie znacie, naprawdę tego nie ruszajcie, bo później wam jeszcze stream nie odpali i będzie troszkę nieciekawie, jeśli będziecie chcieli odpalić live'a, a on wam po prostu nie zadziała. Bo tu jest już zabawa z internetem po prostu, nie? No, więc to już by było chyba, myślę, na tyle. To są moje ustawienia w OBS-ie. No i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Strzałka. Cześć!